Ja też bym chciała się z wami czymś podzielić. Ta sytuacja była tydzień temu. Tak, tydzień temu. W ogóle odezwała się do mnie na Messengerze dziewczyna, z którą kiedyś byłam w domu dziecka. Ja jej tam już kilka dobrych lat nie widziałam tak naprawdę. I napisała do mnie: cześć, co słychać? Jak widać po twoich postach, to wszystko dobrze, masz się świetnie. Ja też tak chcę. I ja mówię: o kurna, ale numer. No i co? Mówię: Boże, no i co teraz? Mówię: co ja mam zrobić? No i napisałam do niej: ale co chcesz? I ona mi napisała, że tak naprawdę wie, że życie na trzeźwo jest fajne, ale i tak, jak to powiedzieć, że życie na trzeźwo jest fajne, ale ona i tak płynie w alkohol, gubi się w alkoholu. Znam jej rodzinę. Ja wiem, że ona po prostu to było wszystko od mamy. Mama też była alkoholiczką, tata jest alkoholiczką, nie wiem, czy żyją jeszcze nawet, ale w każdym razie to było od nich. I ona mi powiedziała taką rzecz, że ona chodzi do kościoła co 2 tygodnie, no i codziennie wieczorem się modli. I nie wie, czy po prostu dla niej to jest, czy ten kościół jej pomoże. Napisałam jej swoje świadectwo, że jak widzi, to jestem żywym świadectwem na to, że da radę, że ten kościół pomaga tak naprawdę. No ale dałam jej adres. Nie chciała się ze mną spotkać, może to się bała, nie wiem. Ale wierzę w to głęboko, że po prostu wysłałam tam aniołów, powiedziałam, żeby poszli, torowali jej drogę, żeby przyszła tutaj. Wierzę to bardzo głęboko, że ona w końcu tu przyjdzie. Druga sytuacja miała miejsce w tym tygodniu. Napisała do mnie dziewczyna, z którą siedziałam w więzieniu. I bardzo tam, no tak jak... Mieliśmy ze sobą 24 godziny na dobę przez prawie pół roku, no to się... Tak naprawdę znałyśmy bardzo, no może bardzo dobrze to jest przesada, bo każdy mówi na tyle, ile trzeba. Ale znałam ją, znam jej historię po prostu. No i napisała do mnie, że czy mogę jej odpowiedzieć na parę pytań. Nie, przepraszam, najpierw wysłała mi taki filmik, tam Tomka Dorożały, był filmik, że chucha jak ta czarownica, jakaś tam na tych ludzi. I on tam napisał sprostowanie do tego. I ja jej to wysłałam. I przyszło mi do głowy, żeby zapytać się jej, czy ona się narodziła na nowo. Bo ja wiem, że jej historia była potem taka, że ona, jak wyszła z więzienia, chodziła do sióstr zakonnych, jakieś tam katoliczki, z katolicyzmem bardzo dużo miała wspólnego, z siostrami zakonnymi. No i ona powiedziała mi, że ona nie wie, czy się narodziła na nowo, ale codziennie się nawraca. No i ja już nie wiedziałam tak naprawdę. Poprosiłam Jacka Słabego, żeby mi pomógł po prostu, jak mam z nią rozmawiać. Bo wcześniej, jak ja z nią rozmawiałam, to ona mnie jakby gasiła, bo miała swoje jakieś tam przekonania. Ja potem już nie chciałam z nią rozmawiać. Rzadko w ogóle do siebie mieliśmy kontakt ze sobą, ale poprosiłam Jacka. No i sytuacja jest taka, że siedzę w pracy, mówię: Boże, co ja mam zrobić? Mówię: ja muszę jej przecież pomóc. Ona napisała do mnie, ona nie chce chodzić po brzegu z Jezusem, tak mi napisała w ogóle. Że Duch Święty, że Bóg jej powiedział takie słowa: czemu się modlisz do innych, jak ja jestem tutaj? Dlaczego tak robisz? No i ona to wzięła do siebie. W ogóle jakieś tam były, oni coś tam mieli, że na rekolekcje czy coś tam, 8 etapów czy 9 jest. Doszła do 5 i już w sercu jej nie pozwalało w ogóle to przejść dalej. Nie mogła pójść o krok dalej. I zastanawiała się czemu, no i napisała do mnie. No i siedzę w tej pracy, mówię: Boże, ja dam radę, ja pomogę jej, ja to prowadzę do Jezusa, bo ona na pewno chce mu darzyć. Jak napisała tak, to na pewno tak jest. No i w ogóle przyszło mi do głowy, przecież to dziewczyna, powiem tak krótko o niej, dziewczyna, która miała 10 lat, zaczęła ćpać w ogóle kompot. To jest taka, dożylnie to zaczęła ćpać, bo ona ma 40 parę lat. Mówię: Boże, kogo ty mi dałeś tutaj pod opiekę? Mówię: tylko co ja mam teraz zrobić? Trochę się wystraszyłam, ale wniosek jest z tego taki, że oddała życie Jezusowi, jest w Niemczech, ja wierzę w to, że tu przyjedzie. No i chodzi mi o to, że ona też oglądała jakby moje posty oglądała, bo ja wszystko udostępniam o Jezusie, wszystko udostępniam. No i te osoby po prostu oglądały to. I wiem, że to nie jest tak, że ona zobaczyła jeden post czy dwa posty, tylko musiała jakiś dłuższy czas to obserwować. Więc jeżeli ktoś ma wahania, czy udostępniać, czy nie udostępniać, to naprawdę warto jest udostępniać i mówić o tym i składać świadectwa, bo to pomaga ludziom. Ludzie naprawdę potem piszą i chcą wiedzieć, jaka jest prawda. Dziękuję.